Siemano graczu, już za chwilę kolejny odcinek wciągających gier na telefon widzów. Wybrałem z waszych licznych propozycji kilka gier, które niesamowicie mi się spodobały i myślę, że wam też one przypadną do gustu, bo serio są świetne. Piszcie w komentarzach swoje kolejne propozycje gier na telefon, a już będę powoli zaczynał odcinek. Zanim przejdziemy do filmu, zasubskrybuj proszę mój kanał z dzwoneczkiem, dzięki czemu nie przegapisz żadnej super gry. Ostatnio nagrałem pierwszy odcinek z serii Najtrudniejsze gry widzów, a teraz na ekrany wleci kolejna propozycja gry, która jest prawdziwym challenge'em. Zresztą możecie sobie zobaczyć teraz na ekranie, ten tytuł się z nami nie pieści. Od razu wrzuca nas w wir walki o przetrwanie, gdzie my jako gracze usiłujemy uzyskać jak najlepszy wynik. Ta zręcznościowa zabawa oferuje wiele frajdy spowodowaną zróżnicowanymi pułapkami, które potrafią zaskoczyć. Sposobów na zatrzymanie cię jest naprawdę sporo i każdy z nich to kolejne wyzwanie, do którego trzeba podejść z inną taktyką. Za produkcję odpowiedzialne jest studio Ketchup, które znane jest właśnie z takich gier, które oferują prosto w zasadach rozgrywkę, która jednak jest trudna i oferuje wyzwanie i przede wszystkim można wciągnąć się w nią na wiele, wiele godzin. Dziękuję wam za jej polecenie, bardzo mi się spodobała, mimo że daleko jeszcze nie udało mi się dojść, choć próbuję. Szukając fajnych propozycji gier, natrafiłem na ten zwariowany tytuł. Oferuje on zabawę w pojedynku 1 na 1 na małym polu do gry w koszykówkę. Zdarzyć się tu może wiele, a ty wejdziesz w skórę koszykarza, którego niedalekim krewnym jest jakaś rodzina małp, bo ręce masz o niewyobrażalnej długości, a na boisku będziesz nimi wymachiwał często w niekontrolowany sposób, próbując wepchnąć piłkę do kosza przeciwnika. Piłka do kosza, jak sądzą twórcy tego cuda, nie musi być zawsze okrągła, lekka, bezpieczna, dlatego oferują możliwość wybrania m.in. bomby, kuli do kręgli lub piłki do rugby, co nie? Staniesz do walki w turniejach, których stawką są wielkie pieniądze i prestiż. Boiska rozmieszczone są w przeróżnych lokacjach, więc będziesz otoczony nie tylko halą sportową, ale również będziesz miał okazję na przykład poddychać świeżym górskim powietrzem. Obstawiam, że spędzisz przy tej grze bardzo dużo fajnych chwil, a to w dużej mierze dzięki moim widzom, którzy postanowili polecić mi ten tytuł. Teraz to odwaliliście z grubej rury. Dawno temu widziałem tą grę i z tego co pamiętam chyba ją przedstawiałem, ale na pewno warta jest polecenia raz jeszcze. Jest to gra, w której elementy taktyczne są bardzo istotne, ale twórcy oprócz strategii chcieli uraczyć nas również widowiskowymi walkami, które będą się tu toczyć w obecności gigantycznych tytanów. W twoje ręce oddane zostaną tysiące jednostek oraz przed chwilą wspomniany tytan. Twoim zadaniem będzie walczyć o przejęcie terenu wroga, będziesz musiał dbać o rozrastanie się szeregów twojej armii i wykorzystywanie jej jak najlepiej potrafisz podczas efektownych potyczek w 3D. Tym co się dzieje możesz kierować na bieżąco, bo bitwy rozgrywane są w czasie rzeczywistym, więc niczym prawdziwy strateg i przywódca możesz na bieżąco obierać nowe strategie ataku lub obrony, dzięki którym przechytrzysz wroga. Życzę ci super zabawy i wielu podbitych terenów. O tym graficznym cudzie przypomnieli mi oczywiście moi widzowie, dzięki wielkie mordeczki. Jeżeli jesteś fanem walki o przetrwanie w grach, to ten tytuł będzie strzałem w dziesiątkę. Twórcy bardzo mocno przyłożyli się do tego, żebyś mógł poczuć ten postapokaliptyczny klimat, zarówno za pomocą tego co zobaczysz, jak i tego co usłyszysz, bo ścieżka dźwiękowa też robi robotę. Gra jest survivalem zombie, oferującym rozgrywkę online, gdzie bawić się możesz razem ze znajomymi w trybie współpracy. Jest to idealne połączenie strzelanki ze strategią, gdzie w świecie opanowanym przez żywe trupy będziesz robił wszystko, co jest kwintesencją walki o przetrwanie w takim świecie. Będziesz tworzył klany, będziesz robił wypady w poszukiwaniu zasobów, nowych receptur, na stworzenie przedmiotów, broni lub pułapek. Będziesz walczył z zombie ocalałymi, którzy nie są po twojej stronie. Z każdym dniem będziesz zapuszczał się dalej i odkrywał coraz nowsze lokacje. Miasta, supermarkety, szpitale i bazy wojskowe. Z racji tego, że to jest MMORPG w klimacie zombie, będziesz mógł faktycznie poczuć się jakbyś był członkiem tego świata i tej społeczności, która przetrwała i która z tobą na czele chce przetrwać chociaż jeden dzień dłużej. Lohux, znasz się na grach, bo poleciłeś naprawdę genialny tytuł. Genialna gierka, która jest idealna do szkoły, bo oferuje zarówno zabawę offline, jak i online, gdzie w rozgrywce może brać udział aż czterech twoich znajomych,
gdzie łączyć was będzie sieć Wi-Fi. Siedząc w jednej sali, będziecie mogli na nudnej lekcji historii albo czegoś tam innego ścigać się na mapach, które oferują nieprzewidywalną rozgrywkę. Twórca oferuje wiele możliwości do szybkiej jazdy oraz wiele możliwości ku temu, by tą jazdę utrudnić swoim przeciwnikom, dlatego rozgrywka jest tak fajna i dająca szansę na ciekawe współzawodnictwo. Życzę udanej zabawy i dziękuję moim widzom za polecenie tego tytułu. Przed wami tytuł zręcznościowo-wyścigowy, gdzie swoim samochodem będziesz mógł zarówno jeździć i driftować po trasie, jak i również po niej latać, gdy zajdzie taka potrzeba. Tytuł zawiera proste tekstury, ale gra świateł sprawia, że graficznie gierka prezentuje się naprawdę nieźle, prawda? I tak w tej ładnej oprawie będziesz mógł podjąć się 120 dostępnych leveli w 4 trybach rozgrywki, co daje nieskończoną ilość zabawy, jeżeli miałbyś ambicje zaliczyć je wszystkie. Dodatkowo istnieją tutaj 3 poziomy trudności, co sprawia, że na najwyższym z nich gra jest naprawdę bardzo trudna do przejścia. Jednak jeżeli tytuł ci się spodoba, to ten challenge nie będzie stanowił dla ciebie problemu. Jeżeli uda ci się zarazić pasją do tej gierki swoich znajomych, to razem będziecie mogli pościgać się po torach, które możecie zaprojektować również własnoręcznie, jeżeli tylko macie na to ochotę. Powodzenia i świetnej zabawy życzę razem z widzami, którzy dali znać o tej gierce w komentarzach pod ostatnim filmem. Yo! Niesamowicie wciągający kliker, w którym wchodzisz w biznes tworzenia i sprzedawania energii. Twoim zadaniem będzie zadbać o to, by za zakupione pieniądze badać i tworzyć nowe technologie wytwarzające energię. Ty dzięki temu będziesz mógł sprzedawać coraz więcej, a co za tym idzie, wzrośnie stan twojego portfela i wartość firmy. Dzięki mądremu gospodarowaniu pieniędzmi i stopniowemu rozrastaniu się twojej działalności, po niedługim czasie możesz stać się prawdziwym gigantem na rynku energetycznym. Jak każdy kliker, ta gra potrafi wciągnąć i myślę, że jeżeli lubisz tego typu gry, to się nie zawiedziesz tym, co zaproponowali moi widzowie. Super gierka, która zaskakuje tym, jak jest prosta i trudna do ogarnięcia zarazem. Biegniesz w prawą stronę, bez planu, bez perspektyw na życie, bo po prostu biegniesz i próbujesz nie zginąć. Powiem ci szczerze, nie wyjdzie ci to. Ta gra jest niesamowicie trudna i niemiłosiernie nas katuje, ale jednocześnie namawia do ciągłego próbowania od nowa. Try harder, co nie? Twoim zadaniem będzie tutaj omijać przeszkody poprzez skakanie w odpowiednim momencie oraz używanie umiejętności specjalnych, które będziesz zbierał podczas twojego biegu w nieznane. Gra stworzona jest w zabawnym klimacie, dzięki czemu te ciągłe porażki nie są frustrujące, tylko po prostu śmieszne. To kolejna gierka, która byłaby idealna do nowej serii z najtrudniejszymi grami na telefon. Co o tym myślicie? Jeżeli myślicie, że jest to żaden challenge, to sprawdźcie się w tej gierce, którą zaproponowali jedni z was. Kolejny kliker na liście, jednak w trochę innej formie. Tutaj nie masz za zadanie rozwijać swojej firmy, tylko swoje umiejętności, które przydadzą ci się w trakcie rozgrywki. A rozgrywka jest automatyczna, ty nie sterujesz postacią, ona porusza się od celu do celu i wykonuje automatyczne ataki. Twoim zadaniem jest używać w wybranych przez ciebie momentach umiejętności specjalnych, które posiada twój bohater, a za zdobyte złoto podczas zabijania stworków ulepszaj wyposażenie swojej postaci. Kiedy poczujesz się wystarczająco silny, możesz zmierzyć się z bossem, który jest takim jakby testem poziomu. Jeżeli uda ci się go pokonać, przechodzisz dalej i lecisz zmierzyć się z jeszcze większym wyzwaniem. Cała zabawa jest powtarzalna, ale jeżeli ci się nudzi i totalnie nie chce ci się nic robić, to może być dobry tytuł, żeby sobie trochę poklikać i zrelaksować się. Możesz sprawdzić ten tytuł polecony przez grono moich odbiorców. Serdecznie polecam. Lubię, jak w zestawieniach pojawia się chociaż jedna totalnie szalona gierka. Tutaj wjeżdżasz na arenę, gdzie czekają cię pełne akcji bitwy samochodowe multiplayer. Zadaniem, jakie przed tobą stoi, to zniszczyć innych graczy i zebrać jak najwięcej wypadających z nich koron, zanim to na ciebie przyjdzie czas. Wygranej pomogą ci power-upy oraz szeroki wachlarz modyfikacji pojazdu. Możesz stworzyć ze swojego auta prawdziwą maszynę śmierci, dodając do niej przeróżne bronie i inne gadżety. Do odblokowania masz aż 70 wehikułów śmierci, do których możesz wsiąść razem ze znajomymi, bo nic nie daje takiej frajdy jak niesienie destrukcji w gronie osób, które lubisz. Szerokiej drogi i zawsze pełnej amunicji, mordeczko, a moim widzom dziękuję za polecenie tego tytułu.
Ciekawa i mega pomysłowa gierka, która zapewnia dużo zabawy i dużo wyzwania. Posłuchaj, o co chodzi. Twoim zadaniem jest nakierowywać kulę w taki sposób, by odbijając się od ściany i innych elementów nie trafiła na przeszkodę lub pociski, które je zniszczą. Kiedy łapiesz za stery i obierasz tor poruszania się, czas zwalnia i to tak fajnie wygląda, że aż powiedziałbym, że to główna rzecz, która mnie w tej grze zaintrygowała. W tym slow motion możesz wycelować wieżyczki z pociskami i zniszczyć je na dobre, tak by nie psuły ci krwi w dalszym etapie levelu. A to wszystko właśnie kręci się wokół tego, żeby przechytrzyć wszystkie przeciwności losu, jakie czekają cię na mapach i przejść poziom. Myślę, że czeka cię tu wiele fajnych chwil, więc nie zastanawiaj się i pobieraj ten tytuł, bo to, co w tym punkcie poleciła moja publiczność, to mobilna magia po prostu. A teraz przyszedł czas na pikselową platformówkę akcji, gdzie jako młody, odważny wojownik walczysz o sprawiedliwość, stawiając czoła siłom ciemności, które będą kryć się na każdych poziomach plansz. A leveli do przejścia będziesz miał aż 30, gdzie spotkasz różnorodnych przeciwników w takiej samej ilości. Mam nadzieję, że nie jesteś tym typem gracza, dla którego gra z pikselową grafiką to gówno, bo szkoda by było, gdybyś przegapił taką zabawę, jaką oferuje ten tytuł, który właśnie widzisz teraz na ekranie. Jeżeli chcesz się poczuć jak prawdziwy wojownik o błękitnej krwi, to nie ma lepszego wyboru niż zainstalowanie tej gierki, która została polecona przez moich widzów. Intrygująca gierka, powiem wam. Mimo, że graficznie tytuł jest bardzo prosto wykonany, to jednak pod względem rozgrywki to jest totalna miazga. Toczyć będziesz tutaj widowiskowe walki, gdzie będziesz mógł kontrolować zarówno cały swój oddział, jak i poszczególnych żołnierzy. Cała gra ma swój cel w przejęciu wszystkich terytoriów wroga. Otaczają cię narody, które różnią się pod względem technologii, jaką zwykli używać w walce. W każdym z tych krajów broń jest niczym świętość. Ty będziesz przewodził krainie, która wolna jest od sławienia takich głupoty i stawia na rozwój nauki. Inne narody tego nie popierają i chcą cię jak najszybciej zmieść z powierzchni ziemi. Jak dobrze wiesz, najlepszą obroną jest atak, więc zabierz ze sobą swoje jednostki, zrób rozpoznanie taktyczne, a potem zaatakuj i wygraj ze wszystkimi. Pokaż jak coś, co wysławiają wrogowie, czyli broń, może szybko obrócić się przeciwko nim. To jest naprawdę popularna gra i nie dziwię się, że zdecydowaliście się ją mi polecić. Kiedyś grałem w to dużo, gra potrafi wciągnąć niemiłosiernie i jest idealna na zabicie czasu. W wolnej chwili możesz wejść do gry i wchłonąć się w ten świat pełen przygody i walki. Ogólnie jest to clicker, który jednak ma w sobie wiele elementów zapożyczonych z innych fajnych gatunków gier. Walki polegają na używaniu określonych umiejętności postaci i ich wybór powinieneś przemyśleć, bo każdy przeciwnik ma określoną ilość zdrowia, czyli HP, a twoje skille odnawiają się co jakiś czas. Jak wejdziesz do gry i sam spróbujesz, zobaczysz, dlaczego podejście taktyczne do tych starć jest aż takie ważne. Gra ma kampanię, która jest główną fabułą i prowadzi cię przez różne levele o różnym stopniu trudności. Towarzyszyć ci będą w tej podróży pewne postacie, które są fajne, zabawne i skrywają w sobie wiele tajemnic. Za zdobyte w drodze pieniądze będziesz mógł wejść do miasta. O, i tutaj się dopiero dzieje. Niesamowita sprawa, możesz kupować i wytwarzać nowe przedmioty, możesz dołączać do gildii. Istnieje możliwość nawet stworzenia lokaty, która będzie mnożyć twoje monety i kiedy ponownie wrócisz do gry, zostaniesz pełną sakiewkę w skarbcu. Super stworzona gra, która jest idealna na każdą okazję, gdy masz chociaż chwilę, by sobie popykać. Moi widzowie wiedzą, co dobre. Na teraz to tyle, ale czeka cię jeszcze wiele gier, których nie możesz przegapić. Kliknij w playlistę i przenieś się do świata mobilnej rozrywki. Do zobaczenia, mordeczko, mam nadzieję, że już za chwilę. Yo!